Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I miałem tak naprawdę do końca weekendu nie nagrywać żadnego filmu, miałem dopiero nagrać coś w poniedziałek, ale dzisiaj wydarzyło się wydarzenie, możemy tak powiedzieć, na Twitchu. Pierwszy live stream z jakby oficjalnego kanału Shakesowego, który został założony. Strasznie było to takie, można powiedzieć, głośne wydarzenie, dlatego że praktycznie wszędzie to reklamowali, między innymi na forum, między innymi tutaj w grze i tak dalej, i tak dalej. No i na tym streamie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy o zbliżających się, jakby. Aktualizacjach o legendarnym Lochu, być może o tym, jaka, czy będzie jakaś nowa klasa i itd., tak ale do tego zaraz przejdę. Więc myślę, że nagram takie streszczenie. Troszeczkę tam siedziałem, oglądałem, troszeczkę słuchałem opinii innych itd., tak tak więc myślę, że mogę w parę minut wam to streścić. Zacznijmy może od tego, że co do samego streama, prowadziła go osoba, która raczej nie ma styczności ze streamingiem na co dzień itd. Tak w moim odczuciu dosyć dobrze sobie tak poradziła, fajnie to było ogarnięte technicznie itd. Tak Tutaj w ogóle, jak ktoś jest ciekaw, to sobie może wejść w ten link, który ma, powinien mieć na swojej skrzynce w grze yy, i jak sobie tam wejdzie, to będzie miał ten kanał na Twitchu, Shakes'a, który będzie mógł zafollowować i tak dalej, i tak dalej. No ale do rzeczy. Także samego streama nie będę oceniał, technicznie moim zdaniem był git, fajnie mieli to tam ogarnięte, jeżeli chodzi o takie rzeczy OBS-owe i tak dalej. Co do samych treści na tym streamie, no to były konkursy na grzyby, wiem, że kilka Polaków, nawet jedna osoba z gildii z W47 u nas wygrała, także tych konkursów było naprawdę sporo i były fajne kody, bo nawet było tam 500 grzybów do wygrania parę razy, więc to akurat git. Ale tak jak mówię, no coś tam próbował tłumaczyć o grze, nie zawsze mówił wszystko zgodnie z prawem, Czyli zgodnie z tak, jak się powinno robić, no ale no, może to był też stres, na samym znaczy na pewno to był stres, bo nawet było widać po tym chłopaku, że tam na samym początku, gdzie miał ponad 3000 osób na streamie, no to bardzo, bardzo no, takie stresujące, zwłaszcza do, dla osoby, która nie jest tym obyta. Z tego co wiem, to był niemiec, musiał mówić, w sensie musiał, no, mówił po angielsku, no bo wiadomo, że angielski to taki język, że większość osób zrozumie większość rzeczy, jakie miał do przekazania, także to też wcale nie jest przed tak dużą publiką proste. Jeszcze wiadomo, na czacie mu tam ciągle spamowali o te kody na grzybki i tak dalej, więc no, samej treści nie będę oceniał, w moim odczuciu, nie było idealnie, nie było tam, było tak okej, okay, nie? Powiedzmy, że okej, okay, nie będę się tego czepiał, no, ale przejdźmy do tych lików, tak zwanych, czyli jeżeli chodzi o nową klasę, bo to Was pewnie ciekawi i o tym mam tylko parę zdań do powiedzenia. To tak, ludzie na czacie forsowali bardzo, żeby on się wypowiedział właśnie o tej nowej klasie i na początku powiedział coś w stylu, że nie może nic mówić o nowej klasie, czyli jakby to samo przez siebie mówiło, że coś jest w planach, coś jest na rzeczy i tylko, że po prostu no nie miał nie tego, nie mógł tego mówić na streamie, nie miał o tym mówić na streamie. Później jeszcze go tam ludzie podpytywali i tak dalej i mówił coś w stylu, że nie wie kiedy będzie nowa klasa może, może niedługo, czy coś w tym stylu. Yy, więc no... Bardzo dużo wskazuje na to, to są tylko moje przypuszczenia i oparte na tym, co on mówił, bardzo dużo wskazuje na to, że no na Wielkanoc możliwe, że znowu nowa klasa zostanie wydana. Czy to dobre, czy nie? No, raczej średnio, moim, w moim odczuciu, bo cały czas ten trend, żeby co pół roku wydawać nową klasę i najprawdopodobniej też serwery krajowe przy okazji, żeby to jakby hypować i tak dalej cały czas to zostaje podtrzymywane myślałem, że to tylko będzie tak 2020 rok, a tu już w sumie, w sumie chyba trzeci rok z rzędu będzie kiedy coś takiego robią, bo był ten paladyn, był potem, potem berserk, potem ten DH, teraz druid i teraz znowu możliwe, że coś nowego będzie. Ale tak jak mówię, to nie jest potwierdzone, też ciężko było, może i tak mówił ze stresu albo coś, no nie wiadomo, więc tego nie bierzcie zapewnik. Zapewnik za to bierzcie nowy legendarny lo, który najprawdopodobniej pojawi się 26 marca, czyli za tydzień w piątek będzie on o tematyce Harry'ego Pottera, więc można powiedzieć, że troszeczkę mnie wysłuchali, bo ja ostatnio mówiłem, że bardzo chętnie bym zobaczył dwa legendarne lochy. Po pierwsze z uniwersum Marvela, czyli, czyli tam jakiś Spider-Man i coś takiego, co jest w sumie mało prawdopodobne, ale kto wie. No i drugi to właśnie Harry Potter, co już było dość prawdopodobne, no bo tutaj nawet mamy tą uświęconą tradycją Szkołę Magii, więc ten legendarny loch o Harry Potterze był bardzo prawdopodobny. No i właśnie na Wielkanoc, czyli już, tak jak mówię, no przed Wielkanocą. Kanocą 26 marca ma się on pojawić. Yy, co za tym idzie? No yy, bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, bo jeszcze nie, nie widzieliśmy, jakie to będą itemki i tak dalej, ale mam nadzieję, że będą jakieś fajne. Będą fajnie nawiązywać tutaj do, do właśnie tego, tego Harry'ego Pottera i fajnie będzie po prostu takie itemki ubrać, no bo nie oszukujmy się, ten pierwszy legendarny i drugi to jednak, jeżeli chodzi o same te itemki, były takie sobie, ten drugi już to był ten władca pierścieni, to już tak powiedzmy, że ładniej to wygląda, no ale i tak nie było idealnie, a z Harry'ego Pottera miejmy nadzieję, że coś zrobią fajnego. Mam oczywiście parę screenków z tego, z tego legendarnego. Lochu, zaraz do tego przejdziemy. Co w legendarnym Lochu się zmieniło, może Was ciekawić. Więc tak, no, pierwszy legendarny Loch, wszyscy wiemy jak wyglądał, była tam jakaś oprawa graficzna, był ten w sumie nie pamiętam do czego nawiązywał pierwszy, pierwszy legendarny loch, to było na Halloween wydane, no nieważne, w każdym razie no, była to po prostu nieskończona farmiarka Golda, więc ten pierwszy loch no, strasznie legendarny, strasznie słabo wypadł w oczach wielu graczy drugi loch było to praktycznie to samo oprócz tego, że został bardziej zbalansowany, czyli z każdym podejściem dawał mniej Golda, gdzie już później tam po około powiedzmy tych dziesięciu podejściach już się nie opłacało tego robić dla samego Golda i raczej każdy kto robił go to tylko po to, żeby zdobyć te wszystkie legendarne itemki i po prostu na tym skończyć, już nie farmił na tym golda oprócz tego tam było parę balansów i tak dalej, no zmieniona została prawa graficzna jak wszyscy widzimy yy, na tego władce pierścieni o ile się nie mylę, mam nadzieję, że nie mówię teraz coś głupiego, ale chyba tak było, że to był właśnie, no tak, no tak, tutaj, tutaj zdecydowanie raczej to był władca pierścieni. Jak powiem głupotę, to możecie mnie tam zjechać w komentarzach, ale nieważne. No, akurat jeżeli chodzi o władcę pierścieni, to mnie to bardzo nie interesuje, nie oglądałem i tak dalej, ani żadnych hobbitów, ani nic takiego, więc mogę nie wiedzieć. I oprócz tej zmienionej, tak jak mówię, troszeczkę poprawionego balansu i zmienionej szaty graficznej nie było nic wielkiego w tym legendarnym lochu. Natomiast legendarny lok, który ma się pojawić na Wielkanoc, czyli teraz, tak jak naprawdę, no tak jak mówię, już najprawdopodobniej za tydzień, będzie niósł ze sobą wiele zmian. Tutaj mam takie dwa screeny, w sumie one są dość podobne, ale pokażę Wam obydwa. Tutaj jest pierwszy screen, mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Jest on zrobiony właśnie podczas streama. Jak widzicie, tutaj jest ten kolega, który streamował. i i tak dalej, no i ten legendarny log został pokazany na takim ich tam serwerze testowym, który jest tylko dla programistów i, i tak dalej. Yy, I sami zobaczcie kilka ciekawych zmian. Po pierwsze, co najważniejsze w lewym dolnym rogu, jak sami widzicie, jest tylko i wyłącznie 100 pokoi. Yy, można wnioskować. Yy, to po tym, że w sensie, no, można, można jakby dochodzić do tego wniosku, że będzie się ten loch po prostu robiło szybciej, co jest bardzo fajne, no bo wiadomo, że te 200 pokoi to jednak troszeczkę schodziło. No a jak mamy tylko 100 pokoi, no to będzie ten loch się robiło szybciej, ale nie wierzę, że będzie to też tańsze. Wydaje mi się, że jednak na te 100 pokoi na przykład, nie wiem, więcej razy się wywalimy i tak dalej, że generalnie koszt przejścia całego lochu będzie bardzo podobny do, do tego, jak było te 200 pokoi. Tak mi się przynajmniej wydaje no ale tak jak sami widzicie jest tych pokoi 100, więc bardzo, bardzo fajna sprawa. Druga sprawa, no widzicie, że tutaj jest, nie wiem, to raczej dementora, on za bardzo nie przypomina, po prostu jakiś tam czarodziej z różką, powiedzmy, Voldemorta to chyba też za bardzo nie przypomina, ja mam taki strasznie mały ten obrazek, no ale nieważne, jest coś tam jest z Harry'ego Pottera. I druga ciekawa sprawa, która jest w tym legendarnym lochu, to są tak zwane abilitki, czyli to są jakieś umiejętności, których podczas tego legendarnego lochu będziemy mogli użyć. To też jest nowość, tego też nie było co tutaj mamy do użycia wiem, że jest coś takiego, że na przykład możemy otworzyć drzwi bez posiadania żadnego klucza, że jest taka emotka jakby rozwalania drzwi, jak tego użyjemy to te drzwi rozwalimy i wejdziemy nie mając właśnie żadnego klucza wiem, że jest jakaś tam emotka aha, że możemy potwora pokonać na jednego hita, po prostu używamy tej abilitki i ten potwór nam ginie to też wiadomo jest dużo niewiadomych czy ta abilitka będzie działała na bossa i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby dopiero się pewnie przekonamy jak będziemy w to grać, już ten nowy legendarny loch. Oczywiście możecie zasubskrybować i zostawić kciuka w górę y, pod tym filmem, żeby dotarł do większej ilości osób i możecie zasubskrybować z dzwoneczkiem, bo jak ten legendarny loch wyjdzie, to oczywiście będziemy go sobie ogrywać y, bardzo prawdopodobne, że na streamkach, ale też możliwe, że będziemy ogrywać na y, tutaj jakieś parę filmów nagramy, nie? Zobaczymy jak to wszystko będzie działało. Y, I to są dwie abilitki, które tak naprawdę znam. Tutaj widzimy, że jest jeszcze jakaś trzecia, ale tak jak mówię, no ten obrazek jest bardzo mały, nie, nie dałem rady zobaczyć o co tam chodzi, no ale y, no w obrazku generalnie raczej widzimy co dana abilitka robi, że jak rozwalamy te drzwi to jest tam jakiś obrazek rozwalania drzwi, yy, że jak jest tego potwora na hita pokonujemy, to jest, o, widzicie tutaj yy, pierwszy od lewej to jest taki umieśniony tam człowieczek, więc więc jakby no te abilitki dużo mówią przez sam obrazek. Yy. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie nowości. Klucze mamy tak samo, no mamy te 100 pokoi, to już powiedziałem, mamy abilitki, no ale generalnie wiadomo, no fajnie, że coś w gameplayu samym lochu zmienili, bo jakby tylko zmieniali tą szatę graficzną i tam jakieś pierdółki, to było nudne. Teraz może coś ciekawszego się pojawi, no ale raczej wszystko sprowadza się do jednego, czyli do grzybów, to, to jakby chyba wszyscy wiemy i nie musimy się oszukiwać, że tak nie jest. Mam jeszcze dla Was drugiego screena to jest coś takiego, to tak samo jest ze streamka zrobione, jak sami widzicie no mamy tutaj po prawo potworka z tą pułapką przy wejściu, no po lewo mamy jakieś drzwi, no to tak generalnie żeby wam pokazać jak to będzie wyglądać to myślę, że już taki mniej ciekawy screen, bo, bo wszystko widzieliśmy już na poprzednim, no ale widzimy te stopokoje widzimy te abilitki, widzimy generalnie tą graficz oprawę graficzną która się jakoś bardzo nie zmieniła i tak to będzie wyglądać czy coś jeszcze było ciekawego na tym show? może to już sobie w sumie zgasi no tak jak powiedziałem coś o tej nowej klasie, co nie jest pewnikiem, legendarny loch, który został pokazany i który na pewno będzie najprawdopodobniej 26 marca, zostało to na forum niemieckim prawdopodobnie z tego co słyszałem potwierdzone przez jednego z pracowników tam supportu. Więc od 26 marca. Ta data już od dawna się zresztą przewijała, że to będzie właśnie wtedy, i najprawdopodobniej jakoś tam do końca Wielkanocy ten legendarny log będzie. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa, nowa klasa to konkurs na grzybki. Bardzo dużo konkursów na te grzybki, które, które odbyły się podczas streama. A i jeszcze kolejny stream, właśnie ten szyiksowy, został zapowiedziany na 26 właśnie marca. Co może wiązać się z tym, że jakby będziemy mieli pokazane na streamy, jak, jak, jak jest przechodzony ten, ten właśnie legendarny loch jak on już będzie oficjalnie dostępny. I chyba tyle i chyba tak naprawdę poczekajcie ja tutaj sobie jeszcze zerknę czy może coś coś przeoczyłem bo miałem taką można powiedzieć delikatną listę co tam było ciekawego pokazane ale chyba chyba wszystko powiedziałem poczekajcie to że jest Harry Potter i tak dalej to powiedziałem. Tu wszystko w ogóle widać, wszystko widać, dobra. Yy, tak jak mówiłem, no, te abilitki, które będą w tym legendarnym lochu, no, najprawdopodobniej będziemy mogli, w zależności ile ich mamy, yy, no, ale pewnie użyć raz na, yy, na dany run. Yy, więc, więc, to jest jakby yy, ok, mi się wydaje. Mm, o tej nowej klasie powiedziałem sporo konkursów na grzybki yy, i chyba tyle, chyba tyle więc tak po prostu wygląda w skrócie ten cały Twitch Show, ja Wam dziękuję za odcinek dziękuję Wam za oglądanie, najprawdopodobniej kolejny pojawi się w poniedziałek albo wtorek odcineczek yy, także wyczekujcie możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem po więcej, możecie zostawić kciuka w górę fajną ilość, fajnie jakbyśmy zrobili yy, możecie wybijać na Twitcha gdzie pewnie jak się pojawi legendarny lok to pewnie się w końcu przemogę i zacznę jakieś streamy odpalać, bo ostatnio jest ich bardzo bardzo malutko, malutka w zasadzie nie ma ich wcale. Także ten legendarny loszek to będzie fajna okazja. I co ja jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć? Chyba tyle. Chyba wszystko. Wydaje mi się, że tyle. Wbijajcie jeszcze na Discorda dla widzów przypiętym komentarzu w opisie jest. Tak samo jak i wszystkie tam linki potrzebne macie w opisie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.